Te osoby nie muszą się spowiadać. Ksiądz wyjaśnia, wielu nie ma o tym pojęcia. Spowiedź to bardzo ważny element życia katolików. Wielu podkreśla, że wyznanie swoich win daje im nie tylko rozgrzeszenie, ale i ukojenie od trosk. Niestety, może zdarzyć się sytuacja, w której nie będziemy mogli udać się do kościoła. Czy jest na to jakieś rozwiązanie? Ksiądz postawił sprawę jasno. W tej sytuacji nie musisz się spowiadać. Zasady Kościoła katolickiego mówią jasno, wierni powinni udać się do spowiedzi przynajmniej raz w roku. Niestety, nie jest to dla wszystkich tak łatwe zadanie, jakby się wydawało. Niektóre osoby na przykład z racji choroby nie są w stanie uczestniczyć we mszy świętej, a co za tym idzie, nie mogą podejść do spowiedzi. Co może zrobić w takiej sytuacji? Ksiądz rozwiał wszystkie wątpliwości. Jak się okazuje, jest na to rozwiązanie. Ksiądz o trybie warunkowym dla katolików. Ksiądz Grzegorz Strzelczyk w rozmowie z papą powiedział o przypadkach, w których nie jest konieczne tradycyjne przystąpienie do sakramentu pokuty. Jak się okazuje, nawet jeśli nie jesteśmy w stanie zjawić się u spowiedzi, chociażby ze względów zdrowotnych, możemy skorzystać ze wzbudzenia żalu doskonałego. Czym on jest? Co zrobić, jeśli nie możemy się wyspowiadać? Wzbudzenie żalu doskonałego pozwala na prawdziwe przebaczenie grzechów nawet w sytuacji, gdy nie pojawimy się w kościele. Ksiądz Grzegorz Strzelczyk ostrzega jednak, aby nie wykorzystywać nadmiernie tego przyzwolenia. Musimy mieć faktyczne powody, które pozwolą nam na skorzystanie z trybu warunkowego. Jeśli celowo zaniedbujemy spowiedź, myśląc, że w razie czego w ostatniej chwili wzbudzimy w sobie żal doskonały i to załatwi sprawę, to nie kieruje nami miłość Boża, tylko cwaniactwo, powiedział ksiądz.